mamy czas na pytania do której Janku, ty tam masz czas zarezerwowany. Pół godzinki mamy. Mamy pół godzinki i tu Krzysiu chciał jakieś pytanie zadać. A to tam jak był ten wątek o ascezie i kreatywności, czy twórczości, tak? Czy tworzeniu, tak? I teraz moje pytanie jest takie, czy w takim razie można sobie wyobrazić, że jest się kreatywnym i nazwijmy to ascetycznym, ale nie będąc wierzącym? Można. Przykład, proszę Państwa, pan profesor Wolniewicz świętej pamięci, który określał się mianem katolika niewierzącego. Jak Gomułka mówił, ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra, ale to tylko pozornie. Dlatego nasz rodak Karol Libel w XIX wieku bardzo kładł nacisk na to, żeby odróżniać religię od wiary. Wiara to jest coś bardzo osobistego, wewnętrznego, natomiast religia jest to fakt społeczny. Cały system różnych urządzeń, takich czy innych rytuałów, przepisów i tak dalej, które tworzą, budują współtworzą i współbudują cywilizację. I można być zwolennikiem jakiejś tam religii z całym tym dobrodziejstwem inwentarza, a jednocześnie nie wierzyć w jakieś tam elementy duchowe. No i takim człowiekiem był Wolniewicz akurat, który doceniał to wszystko, co katolicyzm jako formacja pewna cywilizacyjna wnosi po dziś dzień, a jednocześnie nie wierzył w przesłanie to duchowe. Można, oczywiście, że można, tylko że to trzeba już być na pewnym poziomie, tak, no, tak jak Wolniewicz chociażby. Albo na przykład ja znałem paru ludzi w życiu, spotkałem paru ludzi, którzy no, wiary żadnej nie było w nich. Natomiast byli to ludzie, którzy szanowali to wszystko, co religia jako pewien system wartości ze sobą niosła. Tak. I to można sobie w sobie poukładać. To wymaga pewnego wysiłku i pewnej odwagi też. I pewnej odwagi, bo ja twierdzę, że pan profesor Wolniewicz był człowiekiem bardzo odważnym, bo wiele takich rzeczy, o wielu rzeczach mówił, takich, że on musi sam sobie dać z tym radę we własnej mózgownicy, co na przykład człowiek wierzący przerzuca na bóstwo. A on nie ma na kogo przerzucić, on musi sam sobie dać radę z tym, on musi sam z tym poradzić. Tak, można. Jak najbardziej można, ale mówię, no, to są przypadki, to są raczej przypadki. I to jest wybór. Pan profesor Wolniewicz dokonał pewnego wyboru. I tacy ludzie dokonują pewnego wyboru, bo ludzie, którzy się określają jako niewierzący, proszę Państwa, czy ateiści, no pan profesor Wolniewicz nigdy nie mówi, że jest ateistą, ponieważ jest człowiekiem niewierzącym, ale nie mówi, że jest ateistą. A niektórzy wierzą, że Boga nie ma i są wierzący. Ale rzeczywiście, bo to są ludzie wierzący, bo ci, którzy twierdzą, że Boga nie ma, to wierzą, że Boga nie ma, bo nie są w stanie tego udowodnić, jako że nie można udowodnić prawdziwości negatywnych sądów egzystencjalnych, mówi nauka. Tyle. Więc ten, który mówi, że Boga nie ma, to jest wierzący, bo on wierzy w to, że Boga nie ma. On nie potrafi tego udowodnić. A natomiast można udowodnić, że Bóg istnieje. Nie, i to nie wcale nie na drodze jakichś spekulacji teologicznych czy filozoficznych, bo to nie ma sensu większego. Jest egzystencjalny dowód na istnienie Pana Boga, który no, Pan Jezus rzucił pewne hasła, na przykład jeżeli ktoś chce się przekonać, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam od siebie mówię, no niech spróbuje to robić, to się przekona. Jak spróbuje to robić, to się przekona. No Pascal poszedł tą drogą tak samo, nie? To jest egzystencjalny dowód. Nie jestem w stanie nikomu wywodem filozoficznym udowodnić, że Pan Bóg istnieje, ale mogę mu powiedzieć, spróbuj tak żyć, a sam się przekonasz, że istnieje. Tyle. No dobrze, czekamy na... I wywody jakieś pseudonaukowe. Ludwik Pasteur, wynalazca szczepionki przeciwko wściekliźnie, powiedział, mała wiedza od Boga odciąga, oddala, ale wielka sprowadza do Niego na powrót. To są słowa Pasteura. Że nie uważa Pan właśnie, że jeżeli chodzi o tą duchowość, to takie powiedzenie chrześcijańskie jest za szerokie? Jak to... Bo... Nurty są różne, to się jedno z drugim gryzie, nie da się pogodzić. Słuchajcie, wie pan co, Chrystus jest jeden. Jest taka scena w Ewangeliach, kiedy uczniowie przybiegają do Chrystusa i mówią, że Panie, tam jeden taki chodzi i tam uzdrawia w Twoim imieniu, czy tam duchy wypędza, już nie pamiętam, o co tam chodziło dokładnie,
A my mu zabroniliśmy, bo nie chodził z nami. A co Jezus powiedział? Nie zabraniajcie mu. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Tak Pan Jezus powiedział. Nie zabraniajcie mu. A nie, że ktoś, kto nie należy do nas, to już jest A, B, jemu nie wolno. Ale w innym miejscu powiedział, kto jest przeciwko, nie jest z nami, rozprasza. W innym miejscu. Tak, tylko nie ma czegoś, proszę mi pokazać, gdzie tam jest powiedziane, że tacy czy inni ludzie po prostu nie mogą tego czy tamtego, bo ktoś im zabroni w imieniu Pana Jezusa, nie spróbuje. Nie, ja nie pytam o to, nie, tylko samej duchowości. To znaczy jest tak, proszę Państwa, tak, w ramach chrześcijaństwa samego, weźmy tylko samą starożytność, wejdźmy, no nie jesteśmy w stanie po prostu tego dotknąć, bo to za duży dystans czasowy, ale czytając różne pisma, takie czy owakie, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrozumieć, bo inaczej funkcjonujemy. Na przykład spróbujmy wejść na YouTube'a i poszukać liturgię, na przykład antiocheńską, liturgię jakąś koptyjską, ormiańską. To są dla nas rzeczy obce zupełnie, chociażby jeśli chodzi o melodię. O melodię. Dla nas trudne do przyjęcia, bo my się nie wychowaliśmy w tamtym kręgu kulturowym. Zupełnie Antiochia w Syrii to jest jeden z najstarszych ośrodków chrześcijaństwa na świecie. Starszym od Rzymu. Ale my nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. No chyba, że ktoś tam gdzieś tam bywał, to tamto przyzwyczaił się przez lata do pewnych rzeczy. Ja na przykład uwielbiam liturgię grecką świętego Jana Chryzostoma, ale pierwszy raz jak to usłyszałem, to tak dziwnie dla mnie brzmiało. Ludzie myślą zupełnie fałszywie, że to są melodie muzułmańskie jakieś takie. Nie! Muzułmanie, kiedy podbili Bizancjum, kiedy zdobyli Konstantynopol, to od Bizantyjczyków przejęli melodykę całą. Bo oni mieli jazgot, było walenie w bębny, jakieś trąbienie w jakieś trąby, piszczałki, walenie w talerze, prawda, jakieś takie. Ja mam kolegów profesorów, muzykologów. Tak, muzułmanie, Turcy od Bizantyjczyków przejęli, prawda, linię melodyczną tam i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście po swojemu poprzerabiali później przez stulecia. Tak, nieodwrotnie. I to nie to, że jak słucham starożytnych liturgii jakichś greckich, to te wszystkie wywijasy i tak dalej, że to jest muzułmańskie. Nieprawda, to muzułmanie od nich się nauczyli. To jest to. Ale mówię, że jak człowiek w to wnika, Rosja, weźmy na przykład prawosławie rosyjskie. Co ośrodek jakiś duchowy? Inna tradycja już. Inna tradycja śpiewów, inne melodie. Inne są melodie klasztorów optyńskich koło Kozielska. W tych zdewastowanych klasztorach optyńskich więziono naszych przed wywózką do Katynia. Tak. Zupełnie inne śpiewy. Wpiszmy w YouTube'a Optyna pustyń. Jakie tam są przepiękne śpiewy. A wpiszemy Wałaam. Wałaam. Te klasztory były przed wojną jeszcze dawniej w Finlandii. Potem Związek Radziecki napadł, jak wiemy, na Finlandię i zajął te ziemię. I śpiewy wałaamskie bardzo się różnią od optyńskich. A jedne i drugie bardzo się różnią od śpiewów na przykład kijowskich, dawnych kijowskich. I tak dalej, i tak dalej. Więc w ramach samego prawosławia jest taka masa różnych tradycji, że to my się w tym nie połapiemy, to trzeba specjalistę, prawda? A ile obrządków katolickich? O matko, słuchajcie, zupełnie inaczej katolicyzm wygląda na Malcie, w Polsce, w Hiszpanii. W Afryce. To zupełnie inne rzeczy. No my sobie ubzduraliśmy, że ten nasz polski to jest taki najważniejszy, najbardziej słuszny i tak dalej. A oni patrzą, przyjeżdżą tam stamtąd i po prostu co oni tu robią, nie? Także no mówię, to zależy, my jesteśmy przyzwyczajeni, my tu w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do takich, a nie innych form, czy to liturgicznych, czy takich, czy owakich, a pojedziemy, mówię, gdzieś pojedziemy na Maltę, czy gdzieś, no zupełnie inne zwyczaje, też katolicy za zupełnie inne na przykład zwyczaje, inne melodie, inne to, inne tamto, no mówię. Ale to tylko inne ryty są. Ryty? Oczywiście, natomiast człowiek, który kiedyś żył w Polsce. Polska kiedyś graniczyła
z całą masą innych tworów cywilizacyjnych, prawda? Bo tutaj mieliśmy Tatarów, tu mieliśmy Turków, granica za Dniestrem była Turcja kiedyś, prawda? Za czasów Wołodyjowskiego, czy był islam. Tu prawosławie, no prawosławie było bardzo przed wojną, no przecież całe okolice, no ten Szczawnica, prawda, i tak dalej, to tam Łemkowie mieszkali. Tam mieszkali Łemkowie, tam była zupełnie inna kultura. Potem po II wojnie światowej nieprawdopodobne poprzesuwania grup całych ludności, czy to będzie w ramach akcji Wisła, czy jakichś tam innych jeszcze operacji. Takie przemieszanie i tak dalej. Polska w tej chwili jest krajem no w miarę jednorodnym, powiedzmy sobie, religijnie. Są skupiska prawosławnych na Podlasiu. Właśnie. No i teraz ktoś będzie tam jechał, ja znam takie przypadki, ktoś jedzie na Podlasie i tamtych wyzywa od schizmatyków, od tych, od tamtych. Proszę Państwa, to są autochtoni. Podlasie zostało wcielone do Polski w 1569 roku. Proszę Państwa, zostało wyodrębnione z Wielkiego Księstwa Litewskiego. I ci ludzie tam są autochtonami. I nikt nie robi im żadnej łaski, że oni tam mieszkają, prawda? I teraz to samo ja bym powiedział o jeszcze innych obszarach. Ale ludzie, którzy mieszkali, graniczyli ze sobą kiedyś, znali się nawzajem. Znali swoje tradycje, swoje kultury. Ja Wołyce, potężny zamek Radziwiłłów. Przed wojną jedna z większych rezydencji Radziwiłłów dzisiaj na Ukrainie. Spotykam starego człowieka przed kolegiatą zrujnowaną w Wołyce. Jest teraz odbudowywana. I on mówi, proszę pana, pan rozumie po ukraińsku? Ja mówię, tak. No i zaczął mi opowiadać, mówi, że przed wojną chodziłem, mówi, z kolegami, miałem kolegów Polaków, chodziłem do szkoły, ja chodziłem do nich, do kościoła, oni chodzili do nas, do cerkwi, ponieważ jest to przesunięcie, prawda, czasowe, kalendarz gregoriański, juliański. Świętowaliśmy raz takie święte, raz takie, my u nich, oni u nas i tak dalej. I to było normalne kiedyś. I to było kiedyś normalne. A dzisiaj właśnie to jest takie zacietrzewienie w ludziach, którzy się za wierzących uważają. I to jest najdziwniejsze. A jak ich docisnąć, to nie znają ani swojej tradycji, ani tym bardziej tej drugiej. A po drugie, jest bardzo silna potrzeba jakiejś identyfikacji. Jest bardzo potrzeba. I oni się identyfikują z tym. Zawsze tak było. Ale to rodzi depresję. Proszę? Identyfikuje z kimś, z czymś, z jakąś grupą organizacyjną, ma w sobie tyle agresji. Ale proszę Pani, oczywiście ma Pani rację, dlatego że jeżeli im mniej człowiek wie, im mniej jest pewny tego, na czym stoi i w co wierzy, tym bardziej będzie agresywny. Tak. Z ciemnoty, z nieuctwa. Jak jemu się coś zarzuci, ja to wiem w internecie. Ktoś jakąś głupotę walnie, jak ja mu coś tam odpowiem, go wyprostuję, to niekiedy się taka agresja leje, że mała głowa. Tak. Bo to się wywyższa. Ja się wywyższam, tak. Ja się wtedy wywyższam. To jest to. Tak, to wtedy będą pisali, że mnie to pokory brakuje, że tego, że tamtego. No, najczęściej właśnie o takich rzeczach mówią ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o sprawie. Zielonego pojęcia. I na przykład, nie daj Boże, jeden napisał ostatnio, że ja to moją wiedzą magluje ludziom umysły, a w kontekście czego on to napisał, a w kontekście tego, że ja zapytałem się kiedyś ludzi, publicznie się zapytałem, co to znaczy błogosławiony owoc żywota twego. I ludzie takie głupoty zaczęli gadać. No Pan Jezus, to On jest owoc życia Maryi, nieprawda? Benedictus fructus ventris, trzeba łacinę znać. Błogosławiony owoc brzucha dosłownie. Przenośnie łona. Żywot, w żywocie go nosiła, stare pieśni, XVI-wieczne na przykład, prawda? W żywocie go nosiła, czyli w łonie. Tak. Ludzie nie wiedzą, co mówią. I jak im się zwróci na to uwagę, to jest taka agresja, no bo jak, proszę Państwa, jeżeli pies ogryza kość, ja podejdę do niego, rzucę mu mięso, to on się rzuci na to mięso, tą kość zostawi. Ale jak ja mu spróbuję tą kość zabrać, nie dając mu nic w zamian, to mnie pogryzie. I to jest tak. To jest dokładnie tak. Agresja, im bardziej ktoś czuje się zagrożony, że ja mu wyszarpnę ten dywanik spod nóg. On nie będzie miał na czym się oprzeć. To wtedy wpada w taką wściekłość, że zabiłby, prawda?
Tak, bo on doskonale wie, że on to jest cała ta jego nadzieja, on się tego kurczowo trzyma i nie daj Boże mu to zabrać. No trzeba mu coś podsunąć innego, ale on już jest tak często wybrany, że on tego nowego nie przyjmie, bo moje jest jedynie słuszne i koniec. Nic, wzruszyć ramionami, iść dalej. Zapomnieć ludzi, a bywać u osób, jak Norwid pięknie określił. Koniec. Nie wolno nic na siłę robić. To znaczy, tu jeszcze do pani tego dylematu. To wczoraj był przykład, gdzie podano, że sędzia w Bawarii, w jakimś mieście, podczas rozprawy kazał wynieść krzyż z sali, bo sądził muzułmanina. Żeby on nie myślał, że on będzie niesprawiedliwie osądzony. Proszę Państwa, Pismo Święte nam wyraźnie mówi, że nam nie wolno się upodabniać do świata i koniec. Nie wolno. Świat w nas wmawia kompleksy, na przykład. Jak nie masz tego, to jesteś gorszy. Dzieci, słuchajcie, tragedia w szkołach jest. Tragedia w szkołach dzieci, bo smartfonika nie ma, bo ma niemarkowe ciuchy jakieś. Już dzieci, prawda, zakompleksione, już dzieci przeżywają stresy, straszne rzeczy. Mądrzy księża, na przykład, znam wielu mądrych księży, ucięli rewie mody komunijną. Jednakowe stroje dla wszystkich i basta. A nie to szczególnie dziewczynki, to jak księżniczki niektóre odwalone, wystrojone, prawda, rewia mody. Mądry ksiądz mówi, nie, jednakowe stroje są do komunii i basta. I koniec. Jak w elitarnych szkołach angielskich, widziałem parę elitarnych szkół angielskich, dzieciak idzie, ma 5 lat, wychodzi, ma 16. Szkoła z internatem. Żadnych strojów, żadnej biżuterii, żadnego malowania, nic, zero. Czy to będzie dziecko, no, dziecko robotnika raczej tam nie trafia, ale trafia też. Trafia, słuchajcie, żeby nie było tak, że ktoś powie, o, bo tam tylko dzieci bogaczy, nieprawda. Znam taką rodzinę w Yorkshire, gdzie brat i siostra wybitnie zdolni, tylko trzeba być naprawdę wybitnie zdolnym, żeby się załapać na studia w Anglii. Za darmo. Bo studia kosztują dużo. A żeby się załapać za darmo na stypendium, trzeba być naprawdę zdolny. Nie tak jak w Polsce, że to jest masowa hodowla magistrów, mafistrów, jak to było w takim... w tym awans, taka nowelka Redlińskiego była i nawet sfilmowana z opanią w roli głównej. Mafister był tak. Słuchajcie, on, brat i siostra załapali się na stypendium do Oxfordu. Z normalnej robotniczej rodziny, bo byli wybitnie zdolni. I tak powinno być, studiować powinni najwybitniejsi, najzdolniejsi, a nie wszyscy. Ale właśnie tutaj ta sprawa właśnie dotyka tego właśnie, że czy to będzie dziecko właśnie z takiej rodziny, czy to będzie dziecko arystokraty, nie ma gadania w tej szkole, żadnej biżuterii, żadnych strojów. Koniec. Jednakowe mundurki szkolne i tak dalej. Basta. W przedwojennych szkołach tak było. W przedwojennych, elitarnych szkołach tak było. Jakieś Jazłowiec na przykład. Do Jazłowca bardzo często jeżdżę. Ale mamy szmalu. Siostry niepokalanki, prawda? Czarne spódnice, bluzeczki, białe marynarski kołnierzyk, basta, koniec. Tak było przed wojną w Jazłowcu. Dla Chyrów był, jezuici prowadzili zakład w Chyrowie dla chłopców w Lwowskiem, tam bliżej polskiej granicy trochę. To samo, jednakowe mundurki, basta, nie ma. A dzisiaj, no co mamy, widzimy tragedie w szkołach, tragedie, bo dzieci strasznie zakompleksione, dzieci się posuwają do kradzieży, a zjawisko tak zwanych galerianek. To są jakie galerianki? Jakie galerianki? Normalne prostytutki nastoletnie. Tak. No to... Samobójstwo. Tak, wymyślamy sobie eufemizmy. Galerianki, nie. Normalne ewki, prawda? Tak. Bo ona chce sobie zarobić na markowy ciuch, na smartfonik, na to, na tamto, nie? Albo, co się nazywa dzisiaj, sponsoring. No jaki sponsoring, no? No jaki sponsoring, prawda? To trzeba nazwać po imieniu, no. To kiedyś mówiono, to estwo, prawda? No. Bez Alfonsa. No. To może tak właśnie nazwać, teraz w tym momencie przyjmuj tak do głowy, no tak, Boża strona i właśnie, co to tą drugą stroną rządzi, czy to steruje, czy możemy to konkretnie jako katolicy nazwać? No więc nazwał to sędzia amerykański, który zmarł i była przepychanka,
Oto, bo on kiedyś w telewizyjnym wystąpieniu z jakąś z takiej no, ważnej stacji amerykańskiej powiedział do tej dziennikarki, która prowadziła z nim program, że szatan na pewno istnieje, a kto nie wierzy, to jest dureń. No i zrobiła się wielka dyskusja w Stanach, jak tak można powiedzieć. To był sędzia Sądu Najwyższego, on zmarł gdzieś rok temu i po nim była scena przepychanka, bo ten Obama chciał wepchnąć swojego kandydata, a Republikanie no, hamowali, nie? Że powinien, jak odda prezydenturę, to samo podobnie jak u nas było z tym, no, z kombinacjami przy Trybunale Konstytucyjnym. Bo u nich sędzia Sądu Najwyższego jest dożywotnio i ma uprawnienia takie, że może wstrzymać egzekucję na telefon. Tak, aby... Mogę odnieść się do pani jeszcze. Nie wiem, czy to pan to słyszał, na pewno słyszał. Jest taki ksiądz Piotr Glas. Tak. On jest moim zdaniem przemądrym człowiekiem, jest egzorcystą. Uwielbiam jego wykłady. On bodajże w ubiegłym roku prowadził rekolekcje dla młodzieży na Jasnej Górze. Przewspaniały człowiek. Absolutnie polecam. On każdego. Właśnie mówił o tym, co tutaj pan doktor powiedział o tym Matrixie, jeśli się nie poukłada tego Matrixa ze swoją wiarą, taką stabilnością emocjonalną, to wtedy właśnie to, co pani powiedziała, on też się odniósł do tego, że zakłady psychiatryczne przypomniane są ludźmi opętanymi, a nie psychicznie chorymi. Tak, tak, tak. Tak, to może już tego na to polecę, bo ja mam mnóstwo jest jego wielkich. Ja nie wiem, to jest chore, ma na Tak, polecam księdza Glasa jak najbardziej. Proszę państwa, to jest absolutna prawda i teraz jest zasadnicza rzecz. Cały widz polega na tym, dlaczego dzisiejszy świat po prostu nie przyjmuje tych wartości, o których my mówimy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że nikt, albo mało kto, można na palcach policzyć ludzi, którzy dają świadectwo. Dzisiaj świat potrzebuje żywego świadectwa, a nie nauczania ex cathedra. Proszę państwa, to jest tak, ja miałem wujka w Stanach Zjednoczonych, umarł 3 lata temu w wieku 97 lat. Ja od dziecka o tym wujku słyszałem, ale po raz pierwszy go na własne oczy zobaczyłem, jak miałem lat 27, bo przyjechał do Polski. A potem ja byłem u niego tam. Ale mnie przez te wszystkie lata słyszałem i sobie wyobrażałem, jaki on jest, jak wygląda i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy, proszę państwa, przeczytać końcówkę Księgi Hioba. Otworzyć Stary Testament, przeczytać końcówkę Księgi Hioba. Gdzie się przez całą tą Księgę Hioba jego znajomi, koledzy próbują mu udowodnić, że on absolutnie nie ma racji, bo Bóg jest taki, bo Bóg jest siaki, bo Bóg jest taki. My naprawdę nie wiemy, jaki Bóg jest, poza tym, co nam o sobie powiedział. Bo nikt Boga nigdy nie widział, jak mi mówi Pismo Święte. Oprócz Pana Jezusa. W każdym razie Hiob też miał przekonania na temat Pana Boga. Takie, owakie i też się wymądrzał. A co na końcu powiedział? Dotychczas tylko ze słyszenia o tobie wiedziałem. A teraz ujrzałem cię twarzą w twarz, odwołuję wszystko i kajam się w popiele. Proszę te słowa sobie zapamiętać dobrze. Dotychczas tylko ze słyszenia o tobie wiedziałem. I ludzie, dlatego jest ten świat taki dziadowski, jaki jest, że cała masa ludzi, których obowiązkiem jest mówić o tej rzeczywistości, nie o Matrixie, tylko o rzeczywistości, zna tą rzeczywistość tylko ze słyszenia albo z czytania. Bo ktoś te Pismo Święte poczyta i myśli, że czytanie Pisma Świętego go zbawi. Nie. Proszę państwa, jeszcze nikt się nie najadł, czytając książkę kucharską. Trzeba wziąć tą książkę kucharską i do cholery ciężkiej ten przepis po prostu raz zastosować. Upiec to ciasto, ugotować tą zupę, usmażyć tą pieczeń, jakąś tam upiec i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nikt się jeszcze nie najadł, czytając książkę kucharską.
To jest z tymi wszystkimi, którzy czytają Pismo Święte, latami czytają i się nie zmieniają. Znam takich ludzi. Ale będzie przerzucać. Proszę Państwa, żadna książka nikogo nie zbawi. Żadna. To, co ja usłyszałem, to, co przeczytałem, ja muszę to zastosować w życiu, albo biada mi. Jest martwa. To jest tak. Ktoś narozrabiał, narozrabia, przyjdzie do budki, siedzi w budce ksiądz. Proszę księdza, zrobiłem to. Za pokutę co odmówić 10 razy coś tam. Co to jest? To są kpiny z Pana Boga. To są kpiny z Pana Boga. Ale chyba trochę na to pozwalają też księża. Dokładnie tak. Oni edukują ludzi, gdyby ksiądz raz do trzeciej odsunął od konfesjonalu, powiedział, słuchaj, no musisz się przygotować, tak? Trochę bardziej jakby przyłożyć do sakramentu. Bardzo prosty przykład. Przychodzi człowiek i mówi, ukradłem rower. Dopóki nie odda tego roweru temu, któremu ukradł, albo pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży tego roweru, nie powinien do tego rozgrzeszenia i basta. Tak? I jeżeli ten człowiek przez 2-3 lata, 10 lat przychodzi regularnie do tej budki z tym samym i cały czas tylko słyszy to puk, jesteś czysty jak łza, to on się nigdy nie zmieni tak naprawdę. A ten człowiek może Lutra był na niego, bo tamten się 20 dni razy spowiadał i tak jakoś dzisiaj. Jeżeli nie usłyszy. Warunkiem jest ta, o czym to jest napisane w Ewangeliach, ta metanoja, czyli ta przemiana tego wszystkiego, a nie w kółko przychodzenie w tym samym i po prostu było i nim jak w ruskim cyrku. Tak nie ma. Ale każdy był kurz, tak? My jesteśmy rzeką, powiedzmy. Taka przenośnia. Nie, ale to jest przenośnia. No dobrze, to ja jestem osobą. Ale powiedzmy, że to jest stół, tak? I spada na niego jeden pyłek. I z tym pyłkiem nic nie robimy. I na niego cały czas spada jeden pyłek. I jak przyjdziemy za 10 lat, to będzie taka warstwa. Pani ma rację w tym znaczeniu, że człowiek przypomina ogród. Jeżeli ogród jest nieuprawiany, regularnie zarośnie. Prawda? Natomiast jest pewna różnica. Ten człowiek, który tą metanoję przeszedł, jak Pismo mówi, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Nikt nie nalewa nowego wina do starych bukłaków i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie przyszywa nowej łaty do starego sukna. I teraz, przedtem, i na czym polega moim zdaniem herezja u Lutra. Herezja, na czym polega u Lutra? Na tym, że proszę Państwa, z tamtego punktu widzenia, Pan Bóg jakby człowieka, tego grzesznego człowieka, który jest simul justus et peccator, czyli jednocześnie usprawiedliwionym i grzesznikiem. No albo jest się dziewicą, albo prostytutką. I teraz Pan Bóg jakby zasługami Jezusa okrywa niby płaszczem tego człowieka, prawda, i już grzechów jego nie ma, nie? Ale ten człowiek dalej jest taki sam, jaki był. I on potem grzeszy i mówi, bo taka jest moja natura. Wiecie co, jak to górole mówią, ty sprawda, syćko prawda i gówno prawda. Dlatego, że metanoja właśnie polega na zmianie natury. I ten człowiek, on nie to, że on już nie będzie grzeszył, nie, ale że ten grzech już nie będzie częścią jego natury i będzie dla niego czymś tak ohydnym, tak wstrętnym, że on jak najszybciej będzie się chciał go pozbyć. To, co pani powiedział. Tak. Dlatego było to pytanie, czy to nie jest za szerokie, bo inaczej podejdzie do każdego z tych tematów katolik, przynajmniej powinien. To są rzeczy. A Luther zrobił z samego Pana Jezusa jedynego grzesznika, dlatego według niego nikt z ludzi nie jest winny. Taka jest jakby. Ale to. Nie, to Pan nie zrozumiał. To się umówimy na kiedy indziej z tą kwestią, bo to jest troszeczkę złe rozumienie. Według Lutra akurat Pan Jezus jest jedyną istotą bezgrzeszną. Bo to człowiek. Według Lutra jest jedyną istotą bezgrzeszną i tu Luter powiedział prawdę. I tu Luter powiedział prawdę, że człowiek, Pan Jezus jest we wszystkim do nas podobny, jak mówi Pismo, z wyjątkiem grzechu.
prawda? I tu jest tak, natomiast on jakby puścił mimo uszu gdzieś, czy gdzieś tam z jego pola widzenia znikła ta prawda, że ktoś w Chrystusie to jest nowym stworzeniem. U niego nie ma mowy o nowym stworzeniu, tylko to jest po prostu Bóg z zewnątrz jakby uznał go za usprawiedliwionego, nie? Przez to, co Pan Jezus zrobił na krzyżu i tak dalej, człowiek jest usprawiedliwiony. Ale on jest tym samym człowiekiem. On jest tym samym człowiekiem. Natomiast całe, powiedzmy, dorobek ojców Kościoła, gdybyśmy poczytali z ojców Kościoła, tam jest napisane u ojców Kościoła bardzo wyraźnie, że Bóg dla nas stał się człowiekiem po to, byśmy my kiedyś stali się bogami. Oczywiście z małej litery. Prawda? Święty Piotr pisze, proszę, w Nowym Testamencie pośle listy Piotra, co jest naszym przeznaczeniem? Bycie jedno z Bogiem u świętego Piotra. To jest w listach świętego Piotra. Czyli to nie jest, jak może być jedno z Bogiem człowiek, który jest parszywym grzesznikiem i tylko jest z zewnątrz, prawda, usprawiedliwiony, bo mu przypisano zasługi Pana Jezusa, nie? No więc to są głębokie sprawy. I teraz cała tajemnica życia chrześcijańskiego polega na przemianie. Albo się przemieniamy, albo się nie przemieniamy. I jeżeli się nie przemieniamy, to żadne rytuały nam nie pomogą. I lud, patrzcie, jaki mądry jest lud. Znacie Państwo takie powiedzenie, że pomoże tyle, co umarłemu kadzidło. Prawda? Lud jest mądry. Lud jest mądry. To mądrzejszy od wielu teologów, którzy uważają, że jednak kadzidło pomoże, nawet temu, co już umarł, nie? Tyle.